Teraz będzie modlitwa wstawiennicza, więc powstańmy wszyscy. I może zróbmy tak, bo jest nas dzisiaj mniej niż zazwyczaj, żebyście podchodzili do nas w dwóch rzędach. No i wiadomo, nie przechodzimy od kapłana do kapłana, tylko zawsze idziemy do jednego z kapłanów. Można też w czasie modlitwy wstawienniczej w sercu, kiedy kapłan położy rękę, odmawiać zdrowaś Mario, a też przed modlitwą jeszcze wzbudzić intencje, o co chcesz prosić Boga dla siebie, dla swoich bliskich, żeby też świadomie tę modlitwę przeżywać, nie w taki sposób magiczny, tylko właśnie z wiarą, pokorą, świadomi tego, że Bóg nas bardzo miłuje, że Bóg jest miłosierny, że Bóg jest dobry, że przez Maryję najwięcej Bóg chce nam łasku dzielić. Więc prośmy przez Maryję. Taka jest wola Jezusa. Przez Maryję wszystko otrzymamy, o co prosimy, co jest dla nas potrzebne, co jest dobre, co Bogu miłe. W czasie też modlitwy niektórzy z was mogą mieć spoczynek w Duchu Świętym, więc zawsze taką osobę, która ma spoczynek, przytrzymajmy, delikatnie połóżmy na ziemię, żeby czuwać przy tej osobie, która będzie miała spoczynek. Wiadomo, nie robimy tutaj w środku kościoła żadnych zdjęć, ale możecie sobie na zewnątrz zrobić po modlitwie wstawienniczej na pamiątkę też tutaj przy kościele, przy kaplicy. Jeżeli chodzi jeszcze o modlitwę wstawienniczą, to możecie jeszcze po modlitwie wstawniczej po prostu odmawiać sobie różanie czy koronkę, żeby ta modlitwa wstawnicza była związana z tymi modlitwami. I zaraz po modlitwie wstawniczej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, będzie adoracja. I jeszcze może taka anegdota odnośnie tego, co mówiłem, odnośnie spowiadania się. Jeden kapłan opowiadał anegdotę, która sądzę, że sobie chyba to wymyślił, ale no w każdym razie opowiadał, że jeden mężczyzna się spowiadał, no i mówi, że no, wyznaje różne swoje grzechy i mówi też, że spowiada się z grzechu trzepania dywanu. Ale kapłan mówi, no ale to nie jest grzech, ale w środku była teściowa. Więc tak może być też czasem. Dobrze, podnieśmy ręce wysoko. Panie Jezu Chryste, pragniemy bardzo Twojej łaski, Twojej odpowiedzi, Twojego błogosławieństwa. Prosimy, abyś zesłał na nas swojego Ducha Świętego przez Maryję, przez jej serce, przez jej wstawiennictwo. Uwielbiamy Cię i błogosławimy. Wychwalaj teraz Pana Jezusa. Wzywaj Go. Uwielbiaj Jego rany, Jego krew, Jego krzyż. Panie, uwielbiamy Cię. Głośno, nie każdy uwielbia. Śmiało. Uwielbiamy Cię i błogosławimy. Dziękujemy za każdą ranę, którą otrzymałeś, a którą zniosłeś dla każdego z nas. Za każdą kroplę krwi, która wypłynęła dla każdego z nas. Za każdy ból i cierpienie, które zniosłeś dla każdego z nas. Za wszystkie momenty Twojej męki, które zniosłeś dla każdego z nas. Szczególnie za moment ukrzyżowania i umierania na krzyżu. Bądź uwielbiony, bądź błogosławiony za Twoją miłość i miłosierdzie, które nam okazałeś w czasie męki. Wychwalamy Cię. Wychwalamy Cię w naszym życiu, Jezu ukrzyżowany. W naszych rodzinach, w naszych domach, w tym miejscu. Wychwalamy Cię, chwała Ci za wszystko. Niech płynie z naszych serc i ust Twoja chwała. Chcemy, żebyś był w nas zawsze, Panie. Chcemy być ściśle z Tobą zjednoczeni, Jezu ukrzyżowany. Chcemy być zawsze blisko Ciebie jak Maryja, jak święty Jan pod krzyżem. Chwała Ci za tą modlitwę. Chwała Ci przede wszystkim za ofiarę miłości, którą przeżywaliśmy, czyli za mszę świętą. Za dar Twojego ciała i krwi, Panie. Za dar Twojego słowa. Za dar Twojego ducha. Chwała Ci za te łaski, które otrzymamy też za chwilę jeszcze w modlitwie wstawienniczej. Za wszystko Ci chwała, Panie. Za wszystko uwielbienie i dziękczynienie
za wszystko, co przeżywaliśmy w ostatnich również dniach, w tym tygodniu. Chwała Ci za wszystko, Panie. Chwała Ci za trudy naszego życia. Chwała Ci za radości naszego życia. Chwała Ci za to, że teraz wysłuchujesz naszych modlitw, że słuchasz nas, że Twoje serce jest otwarte dla nas teraz. Wiemy, że tak jest, że patrzysz na nas, że jesteś w nas, a my w Tobie. Chwała Ci za Maryję, chwała Ci za jej serce, za jej obecność, za jej miłość, za jej krwawe łzy, które też płyną z jej oczu dla nas, dla naszego uświęcenia i zbawienia, dla naszego również opamiętania się i dlatego, żebyśmy mogli być przy Tobie, Panie. Dziękujemy Ci, Maryjo, dziękujemy Ci, że Ty jesteś tak bardzo współczującą nam Matką, tak bardzo jesteś z nami teraz, tak bardzo się wstawiasz, modlisz za nas i za nami, za tymi, którzy prosili nas o modlitwę. Ariasyle, Panie, prosimy przez Maryję, uwalniaj każdego z nas i uzdrawiaj nasze dusze, naszą psychikę, nasze serca i ciała. I prosimy, napełnia nas sofitością swojego ducha i darami, charyzmatami Twojego ducha. Daj nam wszystko, czego potrzebujemy, aby wypełnić Twoją wolę, aby stać się Twoją świątynią, aby stać się miejscem, w którym będziesz przebywał na zawsze. Panie, daj nam łaskę wypełnienia Twoich przykazań i tych bożych i kościelnych. Łaskę dobrej spowiedzi, abyśmy dobrze się spowiadali. Abyśmy spowiadali się z intencją wynagradzania Twojemu sercu i sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata. Sala Maria, Maria, mala sholoi, malachene fale machinoi, adene hala shalai, halale, hel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 e, adonai male shalai, hal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 
shaloi edochal halalalalalalalalai amechunoi Adonai 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 Maria Maria hashalamechet kol Adonai halamechet ola shalamor Santa Maria E Santa Maria, 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 e le folle malasciai, shalalalai, 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 aria le 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 Maria, Maria, nasącz nas, Duchu Święty. Stąp na nas, rozpal nas, ogarnij nas, przeniknij nas, Duchu Święty. Kalna mechalaya melehe salamor, e Santa Maria, la 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 la, isho mechala mechol, la 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 Aria le 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 Aria la mala sol Amano genota la 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 Pan mówi do ciebie, do twojego serca. Z radością mieszkam w Twoim sercu. Z radością mieszkam w Twoim sercu. Twoje serce jest moim domem, moją świątynią. I Pan mówi teraz do osoby, którą napełnia Duchem Świętym. Duch Święty, wstępuję teraz na Ciebie. Napełniam Cię moim Duchem, Duchem Świętym. Przyjmij Ducha Świętego. Pan mówi również, daję Ci łaskę uwolnienia od nałogów, które trapią Twoją duszę, którymi jesteś zniewolony, które Cię osłabiają w relacji do Boga. Pan Cię uwalnia od tych trzech nałogów, kirias, sielebetyle, od nałogu hazardu, od alkoholu i od również
nieczystości. Pan Jezus też uzdrawia osobę, która ma chore biodra. I często te biodra bolą i nic ci nie pomaga. Pan więc uzdrawia twoje biodra teraz. Esiola betkunu, isili fitulu, asialach, isile. Ulu, Pan uzdrawia twoje uszy. Kistela fisztuchy tijasz. Asiale pchatil halachy tijasz. Asiale betkunu kienachy tijasz. Pan Jezus też leczy kobietę, starszą kobietę, która ma poważne też ból, tak poważne takie bóle brzucha, całego brzucha, jelit, brzucha, wnętrzności. I mimo, że bierzesz krople na układ pokarmowy, to niewiele ci pomaga. Pan teraz błogosławi twój brzuch, całe twoje wnętrzności, twoją przeponę. Siela pietchalia, sile fitulu, siela chatele, hametul, hametulesz. I są także dwie osoby, które chorują na nowotwór. Jedna jest teraz uzdrawiana, a druga będzie uzdrawiana w przyszłą niedzielę. W czasie mszy świętej doświadczysz uzdrowienia. I także do osób, które będą odsłuchiwały tej modlitwy, które też chorują na nowotwór, jest osoba, która będzie odsłuchiwała, a która ma nowotwór kości i Pan uzdrawia ciebie z nowotworu kości. Jest osoba, która będzie odsłuchiwała, która ma nowotwór prawego oka i grozi jej usunięcie tej osobie, tej kobiecie prawego oka. Ale Pan mówi, ja uzdrowię twoje oko. Kiria, shala beshta hadash. Isili fitulu shalachi. Ashala, shala. Jest osoba, która będzie osłuchiwała nas, a która ma lekką padaczkę i ta padaczka jest często w czasie snu. I Pan uzdrawia ciebie z tej padaczki. I teraz ta osoba, słysząc, odsłuchując to spotkanie, tą modlitwę w tym momencie, będzie płakała. To będzie znak dla ciebie uzdrowienia i będzie czuła też takie mrowienie w palcach. W palcach dłoni. Kiria, sile pietula, szele, ile falasz. Duch Święty teraz wypełnia cię i daje ci łaskę przebaczenia dwóm osobom, które najbardziej cię skrzywdziły w życiu. Przyjdź, Duchu Święty. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i O Mario, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święty Franciszku, módl